Siemaneczko, z tej strony Buzia, a ze mną jest... Bozi Fasola. No tak, dziś zaczniemy śniwa słonecznika, tak? No. Tak, jasne, Ogólnie nie patrzcie na ten nick, to jest nieporozumienie. Po prostu kolega wpisał taki nick sobie, tak dla beki, jak zaczynaliśmy tą serię i nie możemy go zmienić jednym trafem, no. Coś się po prostu zepsuło. Problem techniczny, o tak. Tak, dokładnie. No to tak, na samym wstępie zrobimy oprowadzanie po gospodarstwie. To tu mamy kombajn, o którym powie jego operator. Więc tak, ja dziś będę kosił czy mucił kombajnem marki Massey Ferguson. Dokładnie to model Delta 9380. No. To jest drugi kombajn, też ma Massey Ferguson. Ale tym to się może. No i to jest 7347S Activia. No. Dalej mamy co? Teraz oprowadzimy was po naszym gospodarstwie. No to zacznijmy od przycia, co? Albo nie. Pominęliśmy. No to tak. Tutaj mamy zestaw do buraków. Kopania, do zbioru buraków, o tak lepiej brzmi. Przyczepki, farmtechy, to są bardziej takie do przewozu pasz i w ogóle. Tutaj obok, gdzie ty jesteś? A tu, dobra. Tutaj idę za tobą. Tutaj są agrolinerki, to są bardziej już do przewozu. Joskinka, o tutaj jest ten zestaw odbierający. JCB Fast Track, walec. Następnie mamy Hurlimana z turem, T7, pozdrawiamy Kubę, pana T7. Tak, tak, pozdrawiamy. Tu mamy siewnik Horsza, 9 metrów, ten też jest, tutaj mamy do kukurydzy, też 9-metrowy, tarżówka, dwa pługi Amazone, Massey Ferguson. Jeden planujemy Amazonkę właśnie sprzedać sobie. I wymienić na... No, Lemkena. To jest tajemnica Lemkena, tak. Dobra, tu mamy Masseya Fergusona. To najsilniejszy ciągnik na naszym gospodarstwie. I to jest model 8737, tak, dobrze. Obciążnik. O, i tu nasza perła. Case Puma 200 CVX. Rozsiewacz Bredal. Kolejny obciążnik. Widły. Do. Belek. Idziemy następnie, tu mamy do nabranie tu do nawozu. Header od tego większego kombajnu, jak możecie zobaczyć. Mniejszy header z wózkiem, przyczepa Ursus do zbierania. Belek. Zgrabiarka Kuna, samozbierająca Bergmana. Idziemy dalej. Tu jak widzimy mamy pojemnik na oprysk Amazony. Opryskiwacz Amazon, kosiarka naprzód Pottinger, przetrząsarka Vicon, prasa New Holland i kosiarka boczna Pottingera. Tak, dalej idąc, o tu może pójdziemy na świnie. Garanta. No tak, chciałem też to zaproponować. O, właśnie na świnie pójdziemy, pokażemy wam. Podajemy ogólnie 100 świn, z tego co dobrze kojarzę. No, ostatnio nam się tak przesadziło, że 166 mieliśmy. I takie wielkie zdziwienie. O, przyczepa do transportu zwierząt. O. Wiktor. Skończył się właśnie, obornik się skończył. Widzę, trzeba uzupełnić, ale to poza odcinkiem. No, tutaj mamy sałatę. Plantację. Tu mamy łyżkę. O, tutaj jest nasza ładowareczka. Ale nie ja. Beczka do wody Joskin. To co, chyba jedziemy w pole, co? Tak, pojedziemy w pole. Nie do tego kombajnu siadłem, ja jeżdżę. Czekajcie, większym. Zobaczmy, mamy. O, ładnie obornika. Gnojówki mamy. 74. Chodź, Wiktor, już czas kosić. Jedziesz pierwszy, czy ja mam jechać? Jedź pierwszy. Bo wiesz, że ja tak tej mapy dobrze nie ogarniam. O, tam jeszcze jest ten pług Lemken Titan 11. 11 tak. Się nazywa.
Tak, 11. Dobra. Chcecie, żeby grał z nami taki chłopak? On nie będzie ten. On nie będzie nic mówił, on po prostu będzie z nami grał. Że, wiecie, on będzie z nami grał, ale nie będziemy go słyszeli nic. Tylko tam właśnie słodzi fasol, a będzie go słyszał, bo będzie u niego, bo to jest jego brat ogólnie, ale no można to tak zdradzić, nie? No. Tak, można, można. Co jeszcze? Druga sprawa jest, czy byście chcieli, jaką chcecie serię, o, tak powiem. Czekaj, bo się zgubiłem. A, dobra, widzę. Jaką byście chcieli serię? Polską wieś, czy mamy tą kontynuować? Bo ogólnie ona jest od zera. To jest tak, jak chłopaki z MSTR prowadzą. Od zera, to my tak samo. I nie cheatowaliśmy te maszyny sami. Sami na nich, uzbieraliśmy na nie. Na tym save'ie ile mamy? 32, 35, 35 godzin. 35 godzin już mamy. Pewnie już jest 6 albo 7. Zaraz odpalimy sobie. No, co jeszcze? O! Piszcie ogólnie, czy chcecie, żeby było nagrywane z drugiej perspektywy, że ja i właśnie słodzi fasola. Czyli to polega na tym właśnie, że raz będzie nagrywał Wiktor, a raz ja właśnie. No. Więc myślę, że to będzie ciekawe, nie? Bo to każdy inaczej to przedstawia. Co jeszcze? O, i z jakiej kamerki wolicie? Czy żeby było tak? Z zewnątrz? Czy wewnątrz? Wiem, że jak na pierwszy odcinek multum pytań mamy, ale... A jednak to pierwszy odcinek, więc no, musimy się wszystkiego dowiedzieć, jak wam się... No właśnie, i przepraszamy za te wszystkie wcięcia sobie nawzajem czy coś, ale wiadomo, pierwszy raz. No. O, aż mi w gardle zaschło, ale nie będę pił na odcinku. O, słonecznik. Pierwszy odcinek to tak... Właśnie wybraliśmy sobie takie mniejsze pole, żeby nie było po prostu, żeby nie był długi odcinek, o. Tak. Tak, powiem. Będzie tak 15 minut, postaram się, żebym miał. Już jest 8 tak. minut nagrania mniej więcej. Ładnie, jak widzicie. Musimy sobie... A i jeszcze tylko tak wspomnę, że na tym kanale szykuje się już niedługo... Myślę, że nawet fajna akcja. Wiktor, może coś więcej o tym powiesz? No tak, powiem, że to będą na pewno dwa maseje, ale dalej nie powiem, co to będzie. No, powiem, taka akcja na pewno każdemu świetnie znana, ale czy w tej porze roku, to już bym tak nie powiedział do końca. Na pewno tam większość was zna, ale pewnie jeszcze tego niektórzy, podkreślam niektórzy, nie widzieli. No, o tej porze roku. Więc, ale to nie jest jeszcze tak pewne na 100%, bo to wiadomo, to rolnictwo to od pogody zależy, nie? Tak, to jest... generalnie to wszystko od pogody. No. Więc my możemy sobie tak chcieć, ale i tak ostateczne słowo będzie miała pogoda. On ogólnie nie na mody. Mody mamy, nie mamy żadnych maszyn, tylko takie typu godzina realna i nie wiem, odsieczki mamy, choć na słoneczniku on nie działa. Ale uwierzcie nam na słowo, że mamy gniecenie roślin, takie tylko tego typu, nie? Tak. No, co jeszcze by tu powiedzieć? Ogólnie no... piszcie, czy byście w ogóle chcieli z gier, żebyśmy tak właśnie, to chciałem właśnie tak powiedzieć, się pytamy, czy byście w ogóle... jaką chcecie serię w ogóle, a czy w ogóle chcecie te gry, czy ogólnie jest koncepcja, żeby założyć inny kanał, ale to jeszcze nie teraz. To jeszcze... O! Pewnie rok co najmniej. Przy dobrym wiatrze. A i ogólnie jakbyście chcieli następny odcinek, to... Musi być te 15 łapek w górę. Uważaj, teraz Wiktor będę ogólnie cofał. My zaczynamy ferie sobie. Niektórzy kończą, my zaczynamy, więc... O. Więc będziemy... Patrz, jak ja lekko atleta jestem. A ty co, wychodzisz z kombajna? Siedzisz w nim? Już? Dobra, idę, nie. Nie jedź.
Ogólnie nagrywamy dość późno, więc możemy być trochę ciszej. Trochę cicho, ale to tam. Myślę, że to nie jest problem podgłośnić sobie. No, nawet w tym w programie się podgłośni. O, Wiktor, pojechałeś w inną stronę, to. Mam, tak to dobrze. A jak tam ci sypie, Wiktor, ten słonecznik? A, mam już 40%, 3,5 tony. Więc. Ogólnie ile ja mówisz? 3,5 tony. Ogólnie aha, ja mówię w tonach, bo mi wygodniej tak po prostu. Jak... Ja mam 8,5. No. Wciągam. Mam ten przewagę. Słonecznik. W ogóle możecie też napisać, na jaki kombajn byśmy mieli wymienić ten mały Massey Ferguson. Ale ostrzegamy, to nie będzie wymieniony w jakichś najbliższych... W przyszłym sezonie. No właśnie. I też tak patrzcie na cenę, jak się najbardziej opłaca, bo jak chcieliśmy wam powiedzieć, że to jest seria, którą będę się powtarzał, która jest tak prowadzona, jak chłopaki zamiast tają prowadzą, czyli od zera do farmera. O, może ktoś wymyśleć nazwę do tej serii. O. Tak, bo generalnie nie mamy nazwy. No, więc... Więc możecie też pisać propozycje nazwy. No, więc... Nie chcieliśmy już papugować tak jak z MST, że właśnie od zera do farmera, bo to... Wiadomo. Ogólnie... ktoś powie... Dużo maszyn Wiktor. Macie takich jak MST, właśnie chłopaki z MST, ale powiem tak, to nie było zamierzone, to było tak kupione, o, bo to się opłacało, albo tak po prostu jakoś to wynikło, to nie było, że o, będziemy papugowali, nie, my będziemy tak, tacy jak MST i w ogóle, i w ogóle. Więc nawet jeśli się jakaś maszyna pojawi taką, którą chłopaki mają, to naprawdę... nie jest zamierzone. Wiecie, że nie zamierzaliśmy tego robić, także mają to my też. Ogólnie mam pomysł nad jedną. To nie będzie seria z farminga ani z innych gier, ale to też nie będzie typu. To nie będzie też typu rolnictwo, choć powiązane, ale na razie jeszcze nic nie obiecuję. Nie wiem, czy to wypali, czy w ogóle. Ma sens takie coś zrobienie? Zobaczymy. Wszystko się rozwinie w swoim czasie. To zobaczymy. Ogólnie nawet Olek nie wie, o co z tym chodzi, ale mu to wyjaśnię później. No ja myślę, bo już... Jeszcze jestem ciekawy, Wiktor. Co wymyśliłeś? No, bo tak stwierdziłem, że czemu nie? Ale dobra, wszystko w swoim czasie. Ogólnie pisać, kto skończył ferę, jak to zaczyna. Bo chociaż na pewno większość to są nasi znajomi, nasi widzowie, ale widzieliśmy, że są też tacy, którzy są na przykład z Wielkopolski. Mamy widza tak, na pewno. I... Więc pisać, no. Macie ferie, czy już skończyliście? No, bo u nas się... Wiktor, mam 100%. Nie. Dobra, to ja pójdę, pociągnij, bo jednak posiadaj w tego, bo żeby było jakieś urozmaicenie. No, się wysypiemy i to chyba będzie... Koniec tego odcinka, bo no już 15 minut jest, tak może nie wiem, do 20 damy się wysypiemy i chyba skończymy. To pole jest malutkie, więc możemy to nawet, myślę, że skończyć to pole. O, no też, bo tak początkowo było, a mówimy 15 minut. O. Ogólnie teraz jeżdżę tak trochę z tej kamery, trochę z tej, bo nie wiem ogólnie jak. O, to może ja teraz wejdę do tego dużego kombajnu. Dobra. Tak, żeby było urozmaicenie, nie? Jakieś. Tak. Siadamy do tego. Dobrze chłopak myśli. No jak, polać. Ale to po odcinku. Oczywiście orężady. Bez żadnych tam skojarzeń dziwnych. Bez żadnych skojarzeń procentowych, proszę. No. Chodzi nam o matematykę oczywiście. Tak, no a jak? O żadną chemię. Dobra, ferie się zaczynają, mamy o jakichś przedmiotach szkolnych gadamy. O, styl musi być. To na się chcesz piłą kosić? To nieźle. Ty, to nieźle. Tego jeszcze nie było, koszenie słonecznika piłą. Wysiadł. Ty, jak to fajnie wciąga. No. Lepiej niż w tamtym headerze.
Ogólnie jak zrobię omijaki, nie moja wina, nie jestem przyzwyczajony do tego kombajnu, bo zawsze jest tak, że jako się tamtym, a ten już ma tamten kombajnista, słodzi fasola. Generalnie burza zabrał mi mój kombajn. No jak? No, czyli zaraz będzie koniec odcinka, się długo się nie przeciągnie. No, mówię to krzesło, tak mnie wnerwia. Ale nic z tym nie zrobię. Oby tego nie było słychać. Nie, ja nie słyszę, więc myślę, że na nagraniu też nie powinno być no nie. aż tak źle. O, ej, skoszone pięknie. To co, chyba jeszcze pojedziemy na gospę, czy... Albo nie, już. Bo... Myślę, że tutaj zakończymy na no, polu. To się mogą stać różne cuda z naszą jazdą. Oj, Wiktor, hamuj, hamuj. Damy sobie radę, spokojnie. Buzia jest doświadczony w takiej... No idealnie. Ile mamy? Ponad 20 ton. Dobra, to... czekaj. To chyba już zakończymy, nie? Tak, myślę, że... Tym akcentem dwa kombajny przy jednej przyczepie możemy zakończyć. No. To... Więc trzymajcie się, cześć. Na razie.